Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w Icelakes! Dzisiaj zagramy sobie naprawdę porządne zawody, ale to za chwilę. Z tej strony Kapitan Blady, a ze mną jest Paweł, Anminos, Plaga i Flarek. Yo! Elo, elo! Walcie. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj sobie zagramy naprawdę niezły turniej, ponieważ jest aż nas pięciu, a wszyscy wiedzą, że Icelakes to najlepsza gra na świecie, która bijąca rekordy popularności. No dobra, to możemy zaczynać. Zdecydowanie. Te emocje. Te emocje. No, można się dzięki. Akurat dla mnie to okej, ja się odprężę przy tym. No. Akurat ten, no jak Paweł, który jest zwolennikiem GTA 5, powiedział, że ta gra jest milion razy lepsza od GTA 5. Naprawdę. Powiedział tak. Powiedział tak, mówił właśnie tak. Nam... Patrzcie, jakie tu są wejścia i przejścia dziwne. Dobra, no, musimy... tutaj trzeba uważać. Poczekaj, nie, wow. Tutaj idę tam. Ej, to trzeba uważać, bo potem będzie problem z powrotem. Ja pamiętam, że tutaj miałem między innymi problem z powrotem. Przeskakuj to, hop. Nie da się przeskoczyć przez barierkę. Co ty idziecie? Czemu poszliście tamtędy, głuptasy? Nigdy nie zejdziecie. Ja nie wiedziałem, że nie ma zejścia. Bez jaj. Nieskończoność. Ej, no bez jaj. Co tu miało być? Co? O ludzie. Oszukaństwo. O nie, dobra. Tyle czasu zmarnowane. Ja już mam swoje ulubione miejsce tutaj, więc idę tam już od razu. Co za głupota. A tu jest napis taki wielki start, że tędy się wchodzi. A ja to mnie goni. Dookoła. No nie. Bloody mnie goni, o kurde. Nie, to jeszcze jestem przed tobą, geniuszku. Dobra, o kurde, nie mogę tam iść, ale beka. Co jest, ja mam jakieś lagi. A tutaj się wkopuje. Którym się szybciej wędkę wyjmowało? Jak FM. FM się szybciutko wędkę wyjmuje, dobra. To ja się tutaj rozbiję troszeczkę. Dobra, trzeba rozegrać to taktycznie. Dobra, bardzo. Rozbijamy. Dobra, i rozegrywamy to i łowimy największe ilość ryb, najcięższą wagą, jaką się tylko da. Zobaczymy, czy się uda, oczywiście. Dobra. Czas leci. Wyzwanie jest o już Flarek. Bo Flarek jest dobry w tę grę. On ogólnie, jak ma wolny czas, to tylko w nią gra. Bardzo śmieszne. Słyszałem, że masz DLC kupione do tej gry. A to jest DLC jakiś do tego? Tak. Nazywa. Biały lód. Biały lód? Właśnie. Ice Lake, lód? Biały lód. Może być żółty lód. Może być żółty. To jest też, ja wiem, że może też być. DLC, ale 30 euro. Dobra, trochę mamy szkoda. Ale złowię ryby, ale czuję, że po prostu będzie gigant. Tak taktycznie poszedłem, jak nigdy. Tak. Mi trochę zajęło, znalezienie dobrego miejsca mi trochę zajęło, ale już teraz jestem na miejscu i łowimy. Obliczyłem, że tutaj grawitacja jest bardzo ciężka, co oznacza, tak? Że ryby muszą po prostu pływać po całym dnie. To te największe. Patrzcie na to. Już kolejne ryby złowili. I co? Tchórz? Ale będzie gigant. Ło, patrzcie na to. Pyk. Jasta. Dziękuję. Panie Plagusie, możesz tak nie szaleć? Tak się robi, tyle właśnie. Się nie i leci gigant, leci. Aha. O Jezu, jakie to będzie wielkie. Proszę, żeby się zmieścił. Złowił Salomona. Admiros, jak to zrobiłeś? Co to za taktyka? No, wyliczyłem, że tu jest największa grawitacja. Więc musi je bardzo mocno cisnąć do dna, te największe. Naprawdę. No. Bardzo dobry pomysł, panie Admiros. Tak. Teraz tylko takie będę łowił. O, no. Nie złowiłem, bo dziura jest za mała. Ale przypał troszeczkę. Trochę przypał. To znaczy, że miałeś tak ogromną rybę, że to się w głowie nie mieści. No, a Weł byś pobił swój rekord światowy, życiowy. Światowy czy życiowy? I światowy i życiowy. Światowo-życiowy, wiesz? Bo jeszcze z naszej paczki nikt nie złowił takiej ryby, która by się, no, przeszła przez dziurę, która jest za mała. Tak. To rzeczywiście, to taki prawdziwy. Ej, no nie wierzę, nic nie łapią. A wy zieloną przynajmniej to bierzecie, czy co takiego? Chciałbyś wiedzieć, nie powiem ci. Nie powiem, ja tak na wędką łapię. Ja biorę czekoladową, tak ci mogę podpowiedzieć. Czekoladowa nie najlepsza. Wierzę, nic nie łapią. Musisz dużo łyżką machać, bo wiesz. No wiem, że ważne dla ryb. Ale widzę, jak masz, że masz łyżkę, to mówię, łyżka. No wiem, właśnie tak to działa. Właśnie. A rozgrzewkę, dobra, byśmy to tak. To zaraz pójdę do Admirosa, bo czujesz, że tam lepsze ryby są. Proszę ryb nie podkradać Admirosowi, nie wolno. Jeden, dwa. Karmy dobra. Jocie. Jest jazz, nie? Jest jazz. Plaga na razie będzie prowadził. A ty ten, a ty, Admiros, ty łowisz na samym dnie, ty łowisz, czy jak? No jak? No przecież co ty myślałeś? Oczywiście, no prawie na samym dnie. Już czwarta. Jak masz ten pasażer, to tak 90% w dół. Ja chyba pójdę na ilość. O kurde, teraz...
Ja teraz wyczaiłem, że można zmieniać głębokość. No tak. Dobrze, panie Pawle. Dobrze powiedzieliście. Ktoś mówił, że się kółkiem myszki zmieniasz. Jeszcze chwila i ogarnie, że tu chodzi o łowienie ryb. Chodzenia, Paweł. Nie mogę się nawet śmiać dzisiaj. Ej, Paweł, pod F się siada. Pamiętam. Co Sarek wczoraj robiłeś? Pewnie ryby łowiłeś do rana. No tak było właśnie. Na pewno. Złowiłem rybę zwaną kat. Ryba lubi pływać. Gigantyczna. Ojej. Tak? Dużo waży? No. Dobry kacyk. O nie, łowię jeszcze jedną rybę i zmienię miejscówkę, bo to jest po prostu śmiech na sali. Ja nic tu ten, nie. Zmienię trochę dobra taktykę. Miejscówkę. Idę do Amirosa. Nie idź tutaj, proszę cię. Mało czasu chyba ustawiłeś. Nie no, zawsze ustawiamy się na siebie. Następny to jest pół godziny, no, ale nie będziemy przez pół godziny łowić ryb, co nie? Powinni dodać 20 minut, no. Najlepiej by było. Trzeba do nich napisać, niech tak dodadzą DLC, mecze 20 minut. 20 o, to dobre, to kupimy. 20 euro, nie? No, brałbym. I takie DLC, $5 poproszę. Tak będzie. 30 euro. A, bo 30 euro, no. Taka, dobra, ja też zmienię miejscówkę, bo to jest, idę do Admirosa, bo to jest śmiech na sali, że nie, tutaj... Tak, muszę tu się iść. Admiros, no kurczę, no prawa jest taka, że... coś nie biera. No nic nie, biorą, nie ma, co nie, idę do Admirosa, gdzie jest Admiros? Admiros widzę, że w sumie nie tak daleko się rozbił, ale idę do niego, bo czuję, że Admiros ma najlepsze ryby ever, o. Tu się koło Admirosa rozstawię, no i teraz będzie łowienie. Dawaj ryba. Szkupa. Jest, mam jakieś rybsona, dzień dobry. O, masz plaga, poleciałeś z koksem teraz, widzę. No, hopi. Tak dobra, zobaczymy tutaj. Dobra, muszę się zacząć starać, bo kurczę, widzę, że konkurencja jest bardzo duża. Mieniam robaka. Nie ma konkurencji, nie przesadzam. Nie, najgorzej ten Paweł, co nie? Paweł jest taktykiem tutaj. No. Paweł to jest ryba w wodzie, się czuje. No. Ja mogę, wiesz, nasmarować wazylinką tą dziurę, to może doświadczenie w GTA daje duże rezultaty tutaj. Tak, procentuje, nie? Tak, oczywiście, że tak. Jak ryby ustrzelić, nie? No, z bazuki. C4, wiesz. Paweł ma jak, nie, czy wiecie. I tak wziąłem, wrzucić C4 do takiego jeziorka, nie? Tak. Jakaś mała rybeńka. Bo mi zjadła. Kolejna rybka. Chodźcie, ryba. Czajcie to? Hej, plaga, nie szaleje za bardzo? I tak nie pobijesz Pawła. 10 gram. I tak nie pobijesz Pawła. Kurde. No, ja miałem 0,05. No. No, to wiesz. No to niezła ryba. Dobra, świeży robaczek. Nie ma co. Taki giganty łapie w tej rundzie, że to szkoda gadać nawet, co nie? Niby jestem koło Admirosa, ale coś czuję, że chyba nie. Chyba nie. Trzeba zmienić taktykę, bo widzę, że to nie jest dobra... To nie są dobre robaki. Spróbujemy innego rodzaju robaków. Zobaczymy, czy może ten inny rodzaj robaków powoduje nagłe, niespodziewane efekty. Może tak być. Kto wie? No, liczę na to. No. Mam tu jakiegoś rybsona. Dzień dobry. O kurde. Rybeńku. O jest! Kurde, ja tu już mam tyle ryb. Rybko. No właśnie mam mało. Zrobiłem w tej części chyba najmniej ryb ever. Nic nie łapię. Ale mała rybka. Ale mała rybka. Ło, Admiros, weź. Weź użyć do auta, bo tam te kradną ci. Admiros, czym ty łowisz, podstępny? Niebieskie robaki z Karma Night Sparkle Night. O, fajnie, bo ja nie mam karmy. I czekoladowe przynęta. Po co karma była biała? Poczekaj, mówiłeś, że robaki niebieskie. Niebieskie robaki, no. Ja łowię salmony, co nie? Niebieskie robaki... Poczekaj, niebieskie robaki, ale jakie masz, ale co masz, mówiłeś o jakimś przynęcie, że pomarańczy jaka? Przynęta? Sparkle salmon. Night. Sparky Night i co? No i tyle. Sparty Night? A jaką masz ten sławik? No nie wiem jaki mam. Ten podstawowy, czy kupiłeś sobie jakiś lepszy? Inny sobie kupiłem. Jedziemy z tymi niebieskimi robakami, zobaczymy co się stanie. Zaraz go w sumie zmienię tak dla testów, bo już złowiłem kolejną rybkę. O, coś leci, coś idzie. No, troszkę mniejsza, ale zawsze coś. Aha. Jakiś karp nowy. O, tego już nigdy nie widziałem tej ryby. Będzie Wigilia. No, ja powiem ci, że pierwszy raz widzę, że ktoś taką rybę złowił w Flarciu. Widzisz? To jest połączenie karpia ze szczupakiem, wiesz. takie rzeczy tylko u mnie. Mutanty. Dzięki. Takie ryby. Dobra. Dawaj te ryby. A to jest, co jest ciekawe, zrobiłem sobie wszystko ustawienia pod pajki, co nie? A łowię same salmony.
Widocznie pajki... Nie wiem, podejrzane. Dobra. Coś tutaj oszukujesz. Dobra, ja sobie za chwilę chłodzisko pozmieniam. Może coś pokręciłeś. Za chwilę wszystko tu pozmieniam. 1-1, no kurka. Dobra ryba. Udało ci się. Okonek. Ja pozmieniam sobie ten. No ładnie łowisz, widzę, Flarciu, ładnie łowisz. Ej, to my musimy teraz na takie normalne ryby pojechać. No jasne, i zrobimy też tego normalne odcinek. Paweł, weź C4. Cicho. Biorę. Cicho, bo płoszycie ryby, Plagowszowi. Ale będzie ryba. Jak Minigano ja to wyciągnę z przerębla, to normalnie wygrałem. Ło. Znowu mnie Paweł, kiedyś jeden człowiek do znajomych. No normalnie, o kurde, Plagusie, dobra, ja już myślę, że to jest... Troszkę mniejsze. To niestety, jeśli zaraz nie wydarzy się cud, to chyba przegram to. Ja cię... Nie wydarzy się cud. Nie no wydarzy, właśnie. A może się cudu. Wydarzy. To jest jezioro, dawaj, to nie ma cudu. Musisz użyć C4, to jest jedyne rozwiązanie. No też tak myślałeś, że to jest jedyne rozwiązanie. Minigun, pewnie, że tak. Pierdziel taką dziurę. Minigun. O kurde, taką gigantyczną rybę złapałem teraz, że... Musisz robić dziurę i tam... Że uciekła mi aż. Tranżalarz, wiesz. Masakra, co to ma być w ogóle? Jasna sprawa. Nie, koło Admirosa, Admiros tylko łowi, ja idę gdzieś dalej. No bo to z ryby mi chciałeś podebrać. No chciałem, co nie? Nie dajcie się nabrać podstępnemu Bladeuszowi. No niestety nie udało się. Mimo moich dobrych intencji nie udało się. Trochę to było oszukane jakby. Oszukanie czy to było? Bardzo. No, dobre intencje miałem, ale niestety nie wyszło. To najgorsze łowiectwa chyba Bladeusza w dzisiejszym dniu. Rybcia. Ale wzięła, to będzie gigant, kolejny, uwaga. Dawaj rybę. Uwaga. Uuu, Polak. Dobra, ja już czuję się, ja już chyba rezygnuję pomału, bo czuję, że w dzisiaj to będzie koniec. Poszukaj w sensie, nie poddawaj się. No, dramat po prostu, dramat, tyle ci powiem. Dobra, dramat. Ja łowię ostatnią i spadam, bo ja jestem w sumie dość daleko. Więc nie chciałbym ja teraz w ogóle zdążyć, nie mam ryby. Więc muszę zdążyć. Po co się robaka, bo normalnie szok. Niby nadgryziony ledwo, a w ogóle nie chcą łowić na tego robaczka. No to jak nadgryziony lekko, to ja od razu zmieniam, bo to się nie opłaca. No jak to nie? Admiros jest bogaty, to zmienia, co nie? No. Nie, kurde, przypadkiem. Ach, tego nie chciałem zrobić. O, i kolejna rybka, tym razem troszkę mniejsza. Ach. O, uciekła! Masakra. Ta. O nie, co za zdradziecka ryba. Mała ryba ci uciekła? Ile tam zostało? No. Duże mi nie uciekają, bo no jakieś 3 minuty, co nie? 6 minut, Paweł, 6 minut. Duże ryby są wolne, dlatego wolniej uciekają, a małe to szybkie są, wiesz. Ugryzie, złapie i później szybko może uciec. Tak, tak, jak się małe ryby. Podstępne są. Nie, ja naprawdę, najgorszy rejs. Może przy odrobinie szczęścia przynajmniej z Pawłem wygram, ale zaczynam mieć wątpliwości, szczerze mówiąc, bo idzie mi tragicznie. Chyba, że dobra. W sumie u nas to tylko widać flagę. Ostatnia ryba. Nie, naprawdę. O, w końcu coś zapałem. Nareszcie coś. Widzę takiego porządniejszego, poczuję. No, pierwsza moja większa ryba. Pajkuś. Och, kurde. Pajkuś. Ile musiałem się nachodzić, żeby w końcu jakieś lepsze ryby złapać, nie? Mam cię. No. Dobra, spróbuj. Może jeszcze jedną taką, ten już. Ale mała, ale lipa. 0,3. Ale lipa, naprawdę. No, dawaj rybki. Dobra, też no niestety, Admiros tutaj zwycięstwo już ma gwarantowane. Trzeba w tej grze, to czujesz się jak stary dziadek jakiś. Nie byłbym taki pewny. Ja go złapę jeszcze, zobacz. Ja też, zobaczysz. Jeszcze jedna mała rybka i uciekam. Za pół minuty i uciekam. Dobra, jeszcze coś złowiłem. O, jaka piękna znowu. Jedną rybkę dajcie jeszcze, no. Ale nagle kończy się czas i nagle zacząłem łowić? Bo dobre miejsce znalazłem. Jak zawsze jest. Aż tak późno. No, tak późno, co nie? Ale trudno, może będzie ten. Może będę miał... Znaczy z Pawłem chyba wygrał, coś czuję. Ale cóż, zresztą chyba niestety... Chyba, że teraz bym złapał takiego giganta typu 2,5. No dawaj tego bydlaka, no kurde, co jest z tymi rybami? Ja już wracam, bo jestem strasznie daleko. Nie no, poważnie? Go, G.I. Joe. Też będę musiał wracać za chwilę. Nic nie złowię? O kurde, ale mi zaczęło teraz dobrze iść. Nie, no to jest zwika. Zwika już jest, koniec, nie? Nie, no jeszcze jedną złowisz rybę. Zamarł. Jeszcze jedną złowisz, dawaj Plagusie. Jeszcze złowisz jedną. Tylko Paweł dobiegnie. No. I to byłoby super. Dawaj ziomek, nie mamy czasu. O, Brad jeszcze tutaj łowi. To byłoby coś. Ja tu zostawię cię żarówkę i nie wejdziecie.
Nie. Dobra, jebać, faktycznie. Zawsze to się źle kończy, jak tak wydłużam. Muszę biec. To jest ryzykowne bardzo. No, już kiedyś się na to złapałem. Spadam stąd. Ale ładnie. Kurde, minuta. I granie z życiem. Gdzie przyszła? Ale ja taki jestem troszeczkę. Ja lubię igrać z życiem właśnie. Jak spotkacie niedźwiedzia, to krzyczcie ło niedźwiedź. Ło niedźwiedź! Dobra, biegnę za śladami kogoś. Biegnę za śladami kogoś, to dzięki temu trafię. Nie zablokuję się o żadne drzewo, ponieważ ktoś zostawił ślady. Dziękuję ci, wybawco. I teraz Blady nie dobiega, koniec rundy. Jest, nie uczy się, i przez most. O nie, potknąłem się! Puszczcie mi! Tam most się zapadł nagle, to kolipa go zjada. Ej, można skakać w tej grze, ale super, nie wiedziałem. Nie, impreza! Tak słabo trochę coś skacze. No nie, to przeskocz przez tą barierkę, zobaczymy, czy się uda. No dawaj. Dawaj. Ja mi jest przeskoczył. Zrobiłbyś taki parkour. Bez możliwości powrotu. No. Zrobiłbyś taki parkour. No dobra, pod koniec jakieś rybki połowiłem, ale oprócz tego to było dosyć słabo. Powinno się udać, powinno wygrać, uwaga. Ja dużo rybek miałem, ale taki mały. Ale to może być silny. Niestety. No. Ty zmówiłem? Flarek! Drugie miejsce. Pierwsze miejsce, o kurczę. Bardzo ładnie. Flarek, ale ci znowu poszło. Blady pocisnął troszeczkę. No pod koniec, przecież ja pod koniec około 3 kilo złapałem. Szaleństwo. No, ale pieniądz się zgadza. Bo ja muszę kupić ten przynętę. Nie, no dobra. Bardzo ładnie. I tym akcentem kończymy dzisiejszy kolejny emocjonujący odcinek. Elo, elo! Elo, elo!